Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do podniebnego lotu w Cities Skylines. Tak, właśnie Woofer zaproponował pod poprzednim odcinkiem, żeby zobaczyć, jak wygląda świat z perspektywy lotu samolotem w Cities Skylines. W ogóle dokąd te samoloty uciekają i czy one jeszcze do nas tutaj wracają. Widzę, że ładnie nad miastem tutaj uciekamy, choć niewiele niestety widać. Może przyspieszę czas, żeby nieco właśnie sprawdzić podróż naszego samolotu. Albo wam to jeszcze szybciej przyspieszę i widzimy się za jakieś 10 sekund. Jak widać, wylądowaliśmy w jakimś innym mieście, ale nie za bardzo mamy wgląd na to miasto. Zobaczymy, czy za moment wrócimy do naszego Sosnowca. Okej, myślę, że w tym momencie mogę zwolnić czas i właśnie spojrzeć na to, co do tej pory stworzyliśmy. Dopiero teraz tak naprawdę zdaję sobie sprawę z tego, jak to miasto jest ogromne, ile tutaj wybudowaliśmy rzeczy i jak z tej wysokości potrafi się psuć obraz. Tak, na plaży dzieje się coś dziwnego, pomijając już samoloty, no ale z drugiej strony jest to moc stworzone nie przez producentów, a przez fanów tej gry. Zresztą samych modów pewnie do tej pory powstało już tyle, że nawet nie byłbym w stanie sprawdzić, co każdy z nich potrafi zrobić. Okej, więc wylądujemy i wrócimy już do normalnej rozgrywki. Niestety uruchomienie modów wiąże się również z tym, że nie są zaliczane już bonusy w grze, czy odblokowywanie jakichś dodatkowych budynków, obiektów, czy też tak samo na Steamie tych wszystkich tam bajerów. Dlatego wrócimy jeszcze do normalnej gry. Przynajmniej do czasu, aż nie odblokujemy ostatniego kamienia milowego. I w ten sposób wylądowaliśmy i widzimy się zaraz w mieście ponownie. Bardzo fajny lot, dziękuję raz jeszcze Uferowi za to, że zaproponował taką rozrywkę, bo no to lubię właśnie takie niuanse w grze, a co by było gdyby. Okej, wracajmy do miasta. I wracamy do naszego miasta już z normalnej perspektywy, stojąc na twardym gruncie, choć może nie do końca, bo w gruncie rzeczy obserwujemy grę z lotu ptaka. Wróćmy jednak do problemów, które powstały podczas ostatniej rozgrywki i miałem nadzieję, że nikt tego nie zauważy. Niestety Cezire Smile przyłapał mnie na tym, że ten zjazd tutaj powstał no tak trochę dość nietypowo, ponieważ on nie jest może pod prąd tutaj skierowany, ale niestety samochody, które tu dojeżdżają do końca, muszą później zawracać. No i jak to widzicie, albo zaraz zobaczymy, jest to dość niekorzystne, ponieważ muszą się zatrzymywać. No nikt takich zjazdów nie robi. Dobra, to usuwamy z tej strony, niech sobie tam jeszcze jakoś zjadą. Po prostu musimy wykręcić tutaj tego babola. Tu widzę, karetka nawet jakaś jedzie. Ciekawe, czy wróci po prostu w drugą stronę. I w takim razie, jeżeli to jedzie w drugą stronę, to może pociągniemy to z tej strony. Tylko uruchomię moje ulubione narzędzie do zakręcania dróg. Może nawet w tym miejscu to zrobię. Zrobimy tu. O! Tu. Niech będzie i tak. No i teraz z góry nawet całkiem nieźle to wygląda. No może nie symetrycznie, ale wygląda nieźle. No i teraz te samochody będą mogły sobie wjeżdżać dużo szybciej, tak bez problemu. Czy nawet zawrócić będzie tutaj można jakoś fajnie, podoba mi się teraz. Okej, czyli pierwszy problem z głowy, wróćmy do naszych pociągów. Jeszcze są tutaj jakieś małe korki, ale tak widać, sytuacja powoli wydaje mi się, że wraca do normy. Mówię tak, ponieważ zaproponowaliście wiele rozwiązań co do samych pociągów, żeby na przykład pasażerskie puścić na osobnej linii, czy przerzucać na przykład towarowe, żeby raz był z jednej strony, raz z drugiej strony te stacje, tak na przykład magister bezrobocia coś takiego zaproponował. To był bardzo fajny pomysł, ale póki co nie chciałbym kombinować z nimi. Ostatnio dopiero co zrobiłem tutaj ten przejazd i przyznam szczerze, że ten pomysł, jak tak nad nim dumałem, to podoba mi się takie wymuszenie ominięcia tego toru i wjazdu dopiero tutaj i mam nadzieję, że to niebawem też zaowocuje jakimś fajnym właśnie rozładowaniem tego obszaru, ale będąc przy tym obszarze powstał jeszcze inny problem, na szczęście którego nikt nie zauważył i teraz mogę go tutaj zgrabnie poprawić, a mianowicie zapomniałem, tak, no taka moja mała wtopa, że nie połączyłem tej drogi z dzielnicą przemysłową. Teraz zastanawiam się, czy uda mi się to poprowadzić jakoś. O, może się uda.
Co prawda nie widzę właśnie, czy to krzywo nie idzie, a idzie. No tak, bo nie, znowu użyłem złego narzędzia, tak, bo tutaj jest... Spokojnie, tak, to podsumowały krowy moją budowę. Tu jest ten problem, że właśnie dlatego dali twórcy różne narzędzia, ponieważ każdy z tych narzędzi może mieć nieco inne zastosowanie i na przykład w tym miejscu na pewno dużo bardziej spisze się budowa prostej drogi. Przynajmniej w teorii. W praktyce, jak widać, to wcale nie jest takie proste, żeby to połączyć ze sobą. I chyba się nie uda, chociaż może jakbym w drugą stronę spróbował z tego miejsca przejechać. Nie, może bez drzew, bo drzewa to zaraz na tutaj padną. O! O właśnie, coś takiego bym tu dumał, tylko... No i pięknie. Myślałem, że się nie uda, a nam wyszedł jeden z ładniejszych zjazdów tutaj, przyznam szczerze, przynajmniej taki, z którego jestem dumny. Jak się chce, to da radę wszystko zrobić. No i teraz to będzie fajnie tutaj z tej dzielnicy tu u góry, fajny dojazd tutaj na dół. No i widzę, że jakiś problem z naszą strażą pożarną jest, nagromadzenie śmieci. W ogóle, jak my wyglądamy z tymi śmieciami, odpadkami? O, mamy problem ze spalaniem, więc może podniosę budżet również na śmieci jeszcze bardziej. Dobra, to już będzie maksymalnie, później będziemy musieli dumać, co zrobić. Tak, widzę, że też te nagromadzone śmieci nie pozwoliły straży pożarnej wyjechać na akcję, ale szybko usuniemy tego skutki, żeby nikt nie zauważył. Ta dzielnica też jest strasznie naznaczona, mimo że mają zamontowane czujniki dymu, to nadal są jakieś problemy z pożarami. Być może przydałoby się to jakiś lepszy węzeł komunikacyjny, żeby jakoś szybciej wszystko docierało gdzieś. Okej, ale jest. Więc jedna kwestia tu rozwiązana i mam wrażenie, przyznam szczerze, że mam mocne wrażenie, że te pociągi jakby się rozładowały tutaj, ta trasa. Nie wygląda ona może najpiękniej, ale z drugiej strony już nie ma aż takich wielkich korków. To wszystko płynnie tutaj jeździ, zobaczymy tylko, co się stanie, jak dojdą kolejne tutaj jakieś stacje. Być może zrobimy też obwodnicę dla pociągów. Magister bezrobocia też zaproponował, że postawić tutaj drugą tamę. Szczerze bym postawił, ale już mam świadomość tak z zabawy wcześniej z tamami, że niestety za tamą obniża się poziom wody i w ten sposób nie dość, że ta tama przestałaby nam tu funkcjonować, to jeszcze byśmy nie mieli skąd czerpać wody poprzez nasze stacje wodociągowe, więc musielibyśmy je przerzucić tutaj. No i to wiązałoby się z wieloma problemami. Mogę najwyżej, żeby to zaprezentować, to szybko postawić. No i jak to działa, a za moment to najwyżej zlikwidujemy. Ale niech sobie póki co stoi. Nie wiem, czy ją będę... Może ją nawet połączę tutaj z czymś. Później będziemy to najwyżej usuwać, takie różne śmieci. Po prostu chcę zobaczyć, czy rzeczywiście tak będzie, że ta woda gdzieś tu przestanie płynąć, no i później będziemy mieli problem z wodą tutaj. Ale to musimy szybko obserwować, bo później jak zabrakło u nas wody w mieście, to by było źle. Choć na wszelki wypadek, tak sobie teraz myślę, moglibyśmy zabezpieczyć miasto też tu. Może bardziej tu od strony przemysłowej. Też jakimiś dodatkowymi wodociągami, ich nigdy za wiele. I to jakby tamta tama nam trochę namieszała, to będziemy się ratować tym miejscem. Prąd już dotarł tu i jest ok. Zobaczmy, jak ta tama się tu zachowuje. O, i tu już widać tę falę, jak ten poziom wody się obniża. Tu w ogóle jakieś powodzie zaczynają się tworzyć. No i liczę na to, że twórcy wydadzą jakieś DLC w niedalekiej przyszłości, gdzie właśnie będziemy mieli jakieś kataklizmy, powodzie. Tu jak widać przejechał pociąg, ale zalało tory. No i z tej racji właśnie fajnie było postawić tę tamę. Przy okazji zobaczmy, jak produkcja idzie w jednej i w drugiej. Tu jest 144, tutaj mamy 112. No póki co nie jest źle. Jakby ta woda się utrzymała na takim poziomie, to być może to będzie jeszcze funkcjonowało wszystko ok. Jakby zrobić tamę dużo większą, to moglibyśmy doprowadzić do sytuacji, w której ten przepływ wody jest zablokowany. No to też trzeba uważać, a teraz może nie będzie aż tak źle. I wróćmy też dalej do waszych propozycji, choć może dobra, nim wrócimy do propozycji, zabierzmy się za trochę tutaj rzeczy, które nam gra proponuje. Chociaż to można połączyć. No i właśnie widzę, że brakuje nam tu osiedli handlowych. Zaproponowaliście również, żeby stworzyć takie osiedla wokół lotniska. I rzeczywiście to jest całkiem dobry
pomysł, całkiem niezły pomysł, nawet powiedziałbym bardzo dobry pomysł, z tej racji, że lotnisko generuje hałas, czyli odpadają na w tym miejscu osiedla mieszkalne, ale jak najbardziej jakieś sklepiki mogą powstać i to całkiem fajnie funkcjonować. A zrobimy tak, nie trzeba tego zapełniać idealnie, w sumie może jakbym zmienił to na drogę jednokierunkową, to by wyglądało też całkiem nieźle. O, tak, tak, teraz tylko żeby obie nie były w tym samym kierunku, zmienimy w ten sposób, nie wiem jakie to będzie miało znaczenie, ale teraz przy tym lotnisku będzie to naprawdę ekskluzywnie. Jeszcze dorzucimy jakiś park, o, tu po środku się nie uda, promenada może nie do końca, no to park dla psów, a, on też jest wielki. No właśnie, bo mam wrażenie, że albo, o, zrobimy tak i tak, mam wrażenie, że trochę za mało parków stawiam w tej grze też, no a tak, o, to zaczyna nabierać jakiegoś wyglądu, no i obiecane sklepiki, może z przodu, albo zrobimy tutaj konkretne centra handlowe, turyści będą mieli naprawdę mega rozrywkę tutaj, tak, przyjechać do naszego miasta, do Sosnowca na zakupy, tak, to jest po co jechać. Okej, fajnie, póki co się nie budują, nie wiem czy to jest kwestia braku zaludnienia w tej okolicy, ale jeszcze tak myślę, czy by gdzieś tutaj nie skorzystać, jako że to jest nasz rezerwat, który podczas ostatniego odcinka przestał być rezerwatem, i czy by gdzieś tutaj na skraju tego wszystkiego jeszcze nie zainwestować. Tym bardziej, że tutaj widać bardzo ciemnozielone kolory w przemysł leśny, na przykład z tej strony. Co prawda to będzie wiązało się z tym, że pojawią się tu tiry, ale z drugiej strony nie będzie generował zanieczyszczenia, a może to całkiem nieźle tu funkcjonować i byśmy rozwiązali też kwestię przemysłu. Tym samym myślę, że niebawem by petrykozy nam się rozwinęły, czy zazamcze, bo byśmy musieli też pójść gdzieś w tym kierunku z osiedlami mieszkalnymi, tak żeby ktoś mógł pracować w tym przemyśle drzewnym. Niestety, a może niestety ludzie muszą dojeżdżać tutaj na miejsce, no i jakoś to musi działać. Zobaczymy. Tak, chciałem usunąć dzielnicę, która nie istnieje. Może ten przemysł leśny trochę dalej poprowadzę, więc już od razu zawczasu sobie to wszystko tu oznaczę. Raz, dwa, trzy. Dobra, i teraz sadzimy drzewa, robimy, no to takie dość specyficzne miejsce. Bo z jednej strony te centra handlowe to są taki ukłon dla turystów, zachęta, żeby przyjeżdżali do nas, a z drugiej strony powstają tak to sklepy. To jest dość dziwne. Tutaj sklepy dla przemysłu będą trochę o takim mniejszym zagęszczeniu, a także dla ludzi, którzy będą tutaj dojeżdżać. Zobaczymy, jak to później gra wymiesza, to powinno to całkiem nieźle wyglądać. Okej, dostarczymy im wodę. Woda musi być. Jak zawsze powiedziałem, że woda to jest taka potrzeba mniej więcej jak internet, konieczna do życia. Więc niech i mają również wodę. Dobra, może uda się to połączyć. Nie wiem, po co to tak łączę, ale jakby jakaś rura była niedrożna, no to niech będzie połączone. To w ogóle przy wodzie jest fajny taki budynek jak wieża ciśnień. Jakby nam brakowało gdzieś właśnie tej wody, nie mielibyśmy skąd jej pobierać, no to możemy gdzieś w centrum miasta postawić wieżę ciśnień i też ona spełni całkiem nieźle swoje zadanie. Dobra, czyli to tak. Patrzę, czy bym nie wymazał tego trochę. Ponieważ tutaj będziemy prowadzić drogę do nowego osiedla mieszkalnego. Zrobimy w sumie takie samowystarczalne, małe centrum handlowo, mieszkaniowo, turystyczne i w ogóle wszystkiego będzie tutaj naprawdę dużo. Na przykład też wrzucę biurowce. I chyba zaczyna nam brakować tu jedynie stacji metra. Zanim cokolwiek tu się wybuduje, to też może i taką stację na przyszłość stworzę. O właśnie, już się chyba coś buduje. To będzie tutaj. Okej, mamy stację metra, która niebawem będzie połączona z czymś, jakąś linią, a ja tutaj jeszcze zajmę się tym, żeby wybudować jakieś osiedle, a może nawet bloki tu jakieś usadowić, tylko zejdziemy trochę niżej, żeby ten hałas tam później tych ludzi nie wykończył. To byśmy mogli kogoś wysiedlić.
z tej okolicy, a może jeszcze będę dumał, czy na pewno łączy się to z tymi miejscowościami tutaj niżej, bo może ten się żyje lepiej, jak tego tu nie będzie. Dobra, tu będzie musiało być krzywo, aż tak idealnie tego nie połączę, niech będzie krzywo, stworzymy tutaj osiedla. A może tutaj jakąś wewnętrzną dróżkę taką też wąską, tylko czy później te tiry się nie będą tu pchały. Najwyżej zabronimy im przejazdu. Zróbmy to tak. O, mam już kolejny pomysł. Tu będzie wjazd. I myślę, że mieszkańcom to się spodoba, jak będą mieli takie wjazd, a tu będzie wyjazd. Tak, dobrze myślę. Może na prosto to bez znaczenia. Okej. Jakoś będą mogli sobie tu kombinować. Ktoś się wyprowadził, obrazili się na nas, bądź też zabraliśmy im tereny fajne do życia i mieszkania, ale zobaczymy, co wyjdzie z tego osiedla, bo już mam taką lekką wizję, że może wyjść coś fajnego, może to nawet całkiem nieźle wyglądać. Tu byśmy postawili bloki, a tutaj znów domy dookoła i tak te bloki mogą tu całkiem... W sumie, o właśnie, to można fajnie zmieniać perspektywę. Co, jak mają się tutaj budować. Dobra, i niech to wygląda w ten sposób. Mam nadzieję, że oddzielimy ich tu od hałasów. Nikt nie będzie narzekał. Zobaczmy, jak tu przemysł hałasuje, ale jeszcze nie jest taki głośny. I teraz czekamy. Podłączymy ich też do wody. A co? Niech wszędzie popłynie woda. I będzie dobrze. Dobra, i zapełniliśmy, tak, bo zabrałem się za ten tutaj motyw, po to, żeby wypełnić te wszystkie tutaj luki, jakie nam brakują, jeżeli chodzi o mieszkania, życie i te sprawy. Może jeszcze tak zacznę się przyzwyczajać, że od czasu do czasu postawię gdzieś też jakiś ładny park. No tu widzę, w Zazamczu już coś jest, ale od przybytku głowa nie boli. Może tutaj jeszcze, póki nic nie powstało, to tu w rogu i równolegle do tego coś takiego tutaj. No może nie do końca równolegle to powstało, ale jest. Brakuje im prądu, na szczęście tylko chwilowo. A jak tu nasza tama funkcjonuje? No dobra, widać, kłamałem. Trochę ten poziom wody zszedł niżej, ale obie jeszcze nadal sobie radzą. No co prawda ta trochę zmniejszyła właśnie wydajność tej tamy. Tu w ogóle widzę, że te śmieci zaczęły znowu, czy te syfy się pojawiać. No i tak wtedy było 144, teraz mamy 64. No ale trochę, chociaż jak one dwie mają po 64, to tak naprawdę jesteśmy w plecy, więc... dobra, nie, zlikwiduję ją. Przepraszam, tak... Pomysł był dobry, bardzo dobry, ale w tym miejscu nie do końca to by... To chyba Mojżesz przechodził. Tylko żeby nam pracowników nie zabrał. Naszych, tak, niewolników. To teraz usunę to, co tutaj powstało. No to taka forma zabawy i sprawdzenia pewnych pomysłów. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko, kiedy od czasu do czasu w grze polecimy trochę... W ten sposób. Niech tam do tej tamy wróci zasilanie. Będę też się czuł bezpiecznie, kiedy będę wiedział, że tutaj te wodociągi sobie radzą. I zobaczmy, jak nasze tory, bo wygląda na to, że tu nigdzie nie ma korków, tu nigdzie nie ma korków, tu też nie ma korków. I tutaj, no, prawie jak sobie przejadą, to też prawie, że nie będzie korków. Być może jakby ten zjazd był nieco dalej, to by to jeszcze lepiej działało. Jedyne pociągi są tutaj zatrzymane, one zaraz też ruszą, więc wydaje mi się, że chyba nie ma co kombinować. Pewien problem jest już rozwiązany. Dobra, czyli przejdźmy teraz do kolejnych spraw. Coś tu się spaliło. Czyżbym straży pożarnej tutaj nie miał? Akurat tu jeszcze powinna dojeżdżać, ale w takim razie, jako że to jest ekskluzywne osiedle, dostaną też własną prywatną remizę w tym miejscu. Czy ktoś tu kradnie? Chyba nie. W sumie to dziwne, że nie powstało żadne tak jakieś, nie wiem, patologiczne osiedle samo z siebie. Ale tylko się cieszyć. Być może to po prostu nasze miasto jest taką piękną, prawdziwą utopią, gdzie takich problemów nie ma. Zobaczmy jeszcze, jak te drogi. Myślałem, że to będą jakoś nadużywane, te wjazdy, zjazdy, ale nie. No i podoba mi się to, że petrykozy zyskały tutaj na tym miejscu. A co do samej propozycji, żeby tutaj powstały centra handlowe, to właśnie Dyplomata Gaming zaproponował. Właśnie Gaming sugeruje, że być może ma swój kanał, więc będę musiał skoczyć do Dyplomaty, zobaczyć. No a także Daniel zasugerował, żeby te sklepy tu zrobić.
i nazwać je jako Felicity. Felicity. Gdzieś to coś tak sprawdzałem. O, komuś brakuje pracowników. Zaraz będą ludzie, to będą i pracownice. Niech to będą. Czyż to będzie Lublin? Lubin? Nie wiem. Sprawdzałem tak, skąd coś takiego może być. Ale niech będzie, tak. Jakaś miejscowość na L w każdym razie. No i zyskaliśmy też przy okazji dwie dzielnice na przyszłość. Zaraz zobaczę, czy ktoś nie miał jakiejś propozycji co do nazwy. To przynajmniej będę mógł stworzyć coś tutaj. No i tutaj dzielnica, tak, gdzie w tym przemyśle leśnym nikt nie chce pracować. A może, żeby miał kto pracować, zajmę się też edukacją, przynajmniej jeżeli chodzi o szkołę podstawową. Ci są wyedukowani. No dobra, ale powiedzmy, że tutaj szkoła podstawowa by mogła powstać. Myślę, że powstaną tu też w niedalekiej przyszłości jakieś dodatkowe osiedla i będzie ciekawie, jak nasza edukacja, jeżeli chodzi o szkoły średnie. Tutaj wszędzie się edukują, tu się też edukują, tu też. Tutaj jest gorzej, ale są ludzie wyedukowani. Może chociaż postawię koło krematorium, tak już ma jakiś taki zwyczaj stawiania szkół koło krematorium. Trochę to straszne. No ale jak tak jest, no i pod ten rozwój tej okolicy powstanie tutaj też szkoła średnia. No uniwersytetów może nie będę tak szalał, najwyżej sobie metrem dojadą, jakoś to będzie. Czyli dobra, właśnie muszę pamiętać o tym metrze, tym bardziej, że tutaj nitka idzie niedaleko. Zresztą w ogóle w tej części miasta to metro jeszcze będzie mocno przebudowane, ale no, nie da się ukryć, że przyda nam się dostęp do metra na lotnisko. W sensie może ono lepiej by tu funkcjonowało, ale mam nadzieję, że i tutaj zda egzamin, jak będzie. O, Turiuk zauważy, że samolot ścina palmy równo. Dobra, czyli to mamy magistra, mamy Tomek, właśnie, korona, korono, korona, korono, gdzieś tu byłaś u góry. Tak. Korona Sosnowiec, jako że tutaj jest właśnie dzielnica ekskluzywna, Tomek też zaproponował, żeby postawić tutaj stadion. Jestem w 90% przekonany, że stadion, to jest opera, stadion również mamy. 200 tysięcy. Ła. No nie wiem, czy to jest mądre stawiać tutaj stadion. Wolałbym go gdzieś tu postawić. Więc może go postawimy, no nie będzie stał w Koronie, będzie, albo i nie będzie, niedaleko, albo o, wiem co zrobię i będzie w Koronie, będą dwie pieczenie na jednym ogniu, też później będzie trzeba pomyśleć, żeby z obwodnicy jakoś zjazd zrobić, ale po prostu ten stadion powstanie tutaj, gdzieś później połączymy to z tym osiedlem i mam nadzieję, że jakoś zda egzamin. Mhm. Tak, widzę, że niestety postawienie stadionu wiąże się też ze sporym hałasem, więc stadion będzie taki tutaj trochę jakby na wybrzeżu. Okej, albo tu są dzielnice handlowe. Dobra, to jeszcze trochę zmodyfikujemy. Tak, to jest też trochę może problem gry takiej w ciemno, że jakby, tak mówiłem wcześniej, że jakbym był przygotował sobie pewne rozwiązania szybciej, aha, tylko tutaj stadion się nie zmieści, to mnie załatwili. To bym mógł to też jakoś może inaczej rozwiązywać, a tak jest trochę czasem zastanowienia, ale z drugiej strony się zmieści i będzie tutaj ładnie stadion, no nie wiem, może powinniśmy Koronę Sosnowiec tutaj przeciągnąć jakoś, albo jakoś, no bo teraz wyszło, że stadion jest w Kołobrzegu. No ale to mam nadzieję, że nie będzie tak źle. Najwyżej sam stadion nazwiemy po prostu stadion Korony Sosnowiec. No i będą sobie tutaj przyjeżdżać na meczyki, jakoś to będzie funkcjonowało. Właśnie, zobaczymy zresztą, czy samochody jakieś będą, wybiorą się tutaj na stadion, czy będą tutaj jeździć. Póki co zrobimy taki wąski węzeł, bo mam nadzieję, że jednak tu pójdziemy, rozbudujemy tę dzielnicę, no i ten stadion jakoś zyska. To prawie jak opera w Sydney ten nasz stadion tu wygląda. No i właśnie nie zobaczyłem, jak daleko ludziom się podoba. No dobra, dlaczego ścinacie te wszystkie drzewa? No żeby stawiać stadiony, tak? To logiczne przecież. Co to za ciemne dziury się porobiły? O, jak się ucieszyli. Tak.
Rozumiem, to na takich wyżynach powstało i to tak dziwnie wygląda, podobnie jak nasze wybrzeże. Teraz Kotek jeszcze proponuje, żeby trochę parków rozrywki powstało, no autobusy, metra, no i do lotniska powinien być dobry dojazd. Tak, też jestem tego zdania, ale to, tym dojazdem zajmiemy się w następnym odcinku. W tym zrobiliśmy już mały początek, czyli to metro tutaj powstało, to jest taki zalążek przyszłości rozwoju tej okolicy i teraz zaczynam żałować, że tu gdzieś nie zrobiłem, a może póki to się tu nie rozwinęło. Dobrze, tu się w ogóle coś zatrzymała budowa, więc nim by ruszyła dalej, poprowadzimy tutaj ulicę i chyba będziemy musieli jeszcze jakieś osiedla mieszkalne niebawem tu stworzyć dodatkowe, ale tym się zajmiemy również w następnym odcinku, ponieważ widzę, że chyba już praktycznie wszystko zostało rozwiązane, co mnie w gruncie rzeczy cieszy też. Szpital na peryferiach miał powstać gdzieś, więc będzie ten. Aha, z maj. Feriach, niech będzie. Tak, szpital z feriami mi się skojarzyło. No i ostatnia rzecz to Łęczno. Gdzieś Łęczna była tutaj i żeby węzeł nazwać węzłem harmonii. O, a Łęczna się tak strasznie rozrosła. I teraz tak, a to ja wiem, że to też za namową ta Łęczna nie miała być mała. No i nie było miejsca teraz dla węzła. Teraz będzie tutaj węzeł harmonii. I ten samym węzeł harmonii. Tak, czasem mogę zrobić jakąś literówkę, ale tym samym w tym miejscu możemy tak właśnie z tą całą harmonią kończyć już ten odcinek. Niebawem widzimy się ponownie. No i teraz mówię, będzie tak dość fajnie, bo będziemy mogli się spotykać na szybszych odcinkach. Zresztą taki jest plan. Bardziej w takich 20-minutowych częściach, tak żeby zachować te spotkania dwa razy w tygodniu, choć teraz będzie mała przerwa. No i też nie jak będzie z Wiedźminem, ale nie ma co się martwić na zapas. Zobaczymy w przyszłym tygodniu, jak to wyjdzie. Tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej!